Właśnie to jest ciekawa historia, bo w sumie ja nigdy nie miałem przyjemności poznać osobiście pana Jana, natomiast darzyłem go ogromnym szacunkiem i ogromną sympatią. Mimo tego, że go nie znałem, ale myślę, że sposób, w jaki się wypowiadał, sposób, w jaki grał w filmach swoje role, sposób, jak potrafił, myślę, też pokazywać różne sytuacje i jak to potrafił opowiadać, spowodował to, że poczułem do niego ogromną sympatię i strasznie duży wyraz szacunku. No, trochę mi z tego powodu jest przykro, że właśnie nie miałem tego zaszczytu, tej przyjemności poznać pana Janka. Natomiast jak widać, dzisiaj mam tą przyjemność odwiedzić jego rodzinne strony i chociaż trochę być może dowiedzieć się właśnie, jaką osobą był Jan, nie tyle sprzed kamer, ale przede wszystkim jaką osobą był prywatnie i liczę, że takich rzeczy ciekawych się dowiem. Natomiast myślę, że to, że tak jest i że tak było, to wszyscy dobrze o tym wiemy.